Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałbym się z wami podzielić swoją opinią na temat tego, w czym z użyciem jakiego narzędzia zrobiłbym dzisiaj nowy projekt Reaktowy. Zadałem wam takie pytanie u siebie na kanale w Ankiecie oraz w ankiecie na Instagramie padły różne ciekawe odpowiedzi, dostałem sporo prywatnych wiadomości, dlatego właśnie pomyślałem, że też warto jest nagrać ten filmik po to, żeby się podzielić z wami z moją opinią na ten temat. Temat. Pamiętajcie, że jest to opinia, więc w żaden sposób nie twierdzę, że jest to to, co mówię tutaj, to jest zawsze w 100% racja. Być może Wy macie swoją rację, więc zachęcam do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Tymczasem o co chodzi? W momencie, kiedy tworzymy nowy projekt reactowy, no to możemy go utworzyć oczywiście na wiele różnych sposobów. Więc jakie mamy te opcje? Mamy przede wszystkim opcję taką, myślę, jedną z bardziej popularnych, czyli Create React. React App jest to taka aplikacja, która bardzo ułatwia tworzenie nowych projektów Reactowych, dzięki czemu nie trzeba się bawić w jakieś konfigurowanie manualne Webpacka, instalowanie różnych pakietów, konfigurowanie, żeby nam się automatycznie przeładowywały zmiany. No, są to te wszystkie rzeczy, które warto mieć w swoim projekcie Reactowym, a Create React App po prostu nam z bomby je załatwia. Druga opcja to Next.js, czyli po prostu framework który korzysta pod spodem z Reacta ale daje nam pewne dodatkowe bariery ale też nie jest to jakieś takie opasłe narzędzie, więc tak naprawdę mocno ono przypomina używanie Create React appa, z tym że mamy jeszcze dodatkowe bariery, takie jak obsługę Server side renderingu, możliwość dostawiania łatwego endpointów backendowych, różnego rodzaju optymalizacje, pewne narzucony sposób konfiguracji. Projektu. Co ciekawe, Next nawet ma podobną aplikację jak Create React App, która nazywa się Create Next App i która po prostu działa tak samo. Mamy gotowy do użycia projekt, do którego możemy dodawać nowe komponenty, tak samo jak w Create React Appie. Kolejna opcja to Gatsby i w zasadzie umieściłem go na tej liście tylko dlatego, że kiedyś zaliczałem się do fanboyów, co zresztą możecie sprawdzić w historii tego kanału. Jak Gatsby wyszedł, to byłem bardzo podjarany tą biblioteką, jednak im dłużej ją stosowałem, im więcej projektów zrobiłem z użyciem Gatsby, tym bardziej stwierdziłem, że w zasadzie nie chcę tego używać. Później mamy wszelkiego rodzaju customowe rozwiązania, czyli po prostu ludzie zabierają się do konfiguracji Reacta, samemu konfigurują webpacka, zaciągają Reacta bezpośrednio z jakiegoś CDN-a, podpinają go do projektu manualnie. Też jest to, myślę, w miarę dalej popularna metoda tworzenia nowych projektów reactowych. Mamy też nowe zabaweczki, takie jak white Snowpack. Są też mniej znane frameworki Redwood.js, Blitz.js. One też pod spodem korzystają z Reacta i też umożliwiają łatwy start. Myślę, że na ten moment są to wszystkie bardziej istotne opcje stawiania projektów reaktowych. Jeżeli coś pominąłem, to możesz mi to wytknąć, oczywiście w kulturalny sposób w komentarzu. No dobrze, ale ten filmik miał być dzisiaj zopiniowany, miał być na ten temat, co ja w ogóle sądzę na ten temat i gdybym na przykład dzisiaj miał rozpocząć nowy projekt, no to z czego bym skorzystał? Otóż jeżeli ktoś mnie już śledzi gdzieś tam na Instagramie, czy ktoś ze mną rozmawiał na Discordzie, to myślę, że doskonale znajdziecie sobie sprawę z tego, że wybrałbym Nexta. No i właśnie, dlaczego bym wybrał Nexta? Wielu z Was może się teraz popukać w czoło, jak to Next, po co, po co tutaj używać jakiejś frameworki od razu, jak można użyć Create React Appa i dopiero później sobie konfigurować rzeczy, które daje Next. Next nie zawsze jest potrzebny. Co Ty w ogóle Artur tutaj wygadujesz? Więc oczywiście no nie zakończę tego filmiku na tym tylko, że powiem Wam, że wybieram Nexta i tyle, ale postaram się Wam teraz pokrótce wytłumaczyć, dlaczego moim zdaniem Next jest warty rozważenia, jako właśnie taka domyślna, defaultowa metoda tworzenia nowych projektów reactowych. A więc ja jestem potężnym fanem routingu, który jest wbudowany w Nexta. Po prostu w większości aplikacji, jeżeli chcecie coś zbudować, web aplikacji, no to trzeba mieć jakiś routing, trzeba mieć jakąś podstronę. W Nextie bardzo mi się podoba to, że po prostu instaluję Nexta i momentalnie mam dostęp do routingu. On po prostu jest domyślnie włączony w każdym projekcie Nextowym i w każdym on działa tak samo. Więc w zasadzie jeżeli wchodzę do nowego projektu Nextowego, no to wystarczy, że spojrzę w file system, bo Next.js korzysta z routingu file systemowego, to od razu mniej więcej wiem, jakie są tam ruty, jakie są tam strony i to jest taki no-brainer. Nie muszę się zastanawiać nad konwencją, którą użył autor danego projektu. Po prostu wchodzę w file system i widzę jak to działa. Dodatkowo ten routing w każdej aplikacji działa tak samo. Mamy zestaw fajnych huków, mamy łatwy dostęp do redirectów i jest to po prostu dla mnie wygodne, że nie muszę tego za każdym razem rozkminiać na nowo. W sytuacji, kiedy potrzebuję zrobić coś, co jest szybkie, co jest bardzo dobre pod kątem SEO, no to nie muszę się zastanawiać jak to włączyć z użyciem Create React App, czy, czy jakichś innych rozwiązań. Po prostu w Next.js SSR, czyli ten server site rendering jest wspierany od razu domyślnie w bardzo prosty sposób. Sposób można go podpiąć. Kolejna rzecz, no to zauważyłem, że bardzo często zdarza się tak, że nawet jeżeli zrobię jakąś prostą frontendową stronkę, no to prędzej czy później jest potrzebny jakiś endpoint, żeby, nie wiem, wysłać maila, wymienić jakieś dane z jakimś zewnętrznym API, zapisać coś w bazie, no i wtedy pojawia się problem, jak to rozwiązać. W przypadku, kiedy korzystamy z Nexta, mamy do dyspozycji API roots, czyli możemy w bardzo prosty sposób, po prostu w folderze API utworzyć jakąś funkcję, która musi się wykonać jako backend po stronie serwera i po prostu to działa. Nie muszę znowu zastanawiać się, czy użyć Firebasea, czy podłączyć jeszcze jakąś inną kolejną usługę po prostu w tym samym codebase. Jeżeli potrzebuję zrobić jakiś prosty backend, to mogę go zrobić. Oczywiście, jeżeli macie do zrobienia jakiś potężny backend, macie tysiące endpointów, jakąś bardzo zawiłą logikę biznesową, być może Next nie jest najlepszym wyborem. Natomiast w takich prostych sprawach, kiedy właśnie trzeba wykonać jakieś zapytania na szybko trzeba coś tam odłożyć sobie w bazie, te API rootsy moim zdaniem świetnie się spisują. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Nexta, którą bardzo lubię, to to, że mam możliwość bardzo szybkiego deployu aplikacji Nextowych, nie muszę się zastanawiać, jak to zrobić, korzystam na przykład z Versela, ale też w sytuacji, kiedy wersel z jakichś przyczyn nie jest dla mnie wystarczający, bo nie podobają mi się limity, bo jest za wolny, bo jest za drogi, no to też łatwo jest Nexta wdrożyć na tak naprawdę jakikolwiek Serwer. No i na koniec, już taki creme de la creme, wisienka na torcie. Bardzo lubię Nexta za to, że nie muszę się zastanawiać nad jego konfiguracją. Po prostu w momencie, kiedy instaluję nowy projekt, to już wiele rzeczy jest za mnie pomyślanych, jak właśnie ten routing, jak te API Routy, jak na przykład pliki typu podkreślenie app, podkreślenie dokument, które umożliwiają mi łatwą kontrolę nad tym, jak są generowane moje strony. Do tego mam bardzo fajnie pomyślane. Różne rzeczy optymalizacyjne, e, takie jak na przykład komponent do renderowania obrazków. Dzięki temu mogę sobie zaciągać obrazki skąd chcę, i one są bardzo fajnie optymalizowane właśnie przez Nexta. I to po prostu działa. Nie muszę nic konfigurować, nie muszę nic doinstalowywać, po prostu e, mogę to od razu użyć. I to jest moim zdaniem wielka zaleta Nexta. No dobrze, ale teraz może pokrótce wytłumaczę, dlaczego nie wybrałem innych opcji, które wcześniej wam wspomniałem na początku tego filmiku. Dlaczego nie wybrałem Create React Appa? Ciężko jest do niego dostawić endpoint backendowe i trzeba wtedy kombinować, czy to zrobić właśnie z użyciem Firebase'a, czy to zrobić po prostu postawić sobie coś tam w PHP, czy w Laravelu, czy, czy w Ruby on Railsach, czy w jeszcze jakimś innym frameworku. Po prostu czuję się troszeczkę ograniczony, jeżeli chodzi o, o to właśnie, że nie da się łatwo dodać backendu. Dodatkowo też nie podoba mi się właśnie to, że jest trochę taka wolna amerykanka, jeżeli chodzi o dostawienie sobie routingu do tej aplikacji, można to zrobić na wiele sposobów. Oczywiście wiem, że dla niektórych jest to zaleta, że można coś zrobić dla, na wiele różnych sposobów, natomiast mi osobiście bardziej pasuje taka konwencja, że po prostu w każdym projekcie coś jest robione w ten sam sposób, i nie muszę po prostu tego ogarniać, wchodząc do nowego projektu. Gatsby'ego nie użyłbym z tego względu, że bardzo mi się nie podoba system pluginów. Trzeba usilnie korzystać tam z GraphQL-a, nie ma jakichś innych możliwości. Oczywiście jeżeli ktoś jest mistrzuniem GraphQL'a, no to pewnie klaszczę z zachwytu, że Gatsby z niego korzysta. GraphQL no, czasami jest po prostu overkillem. No, jeżeli ktoś robi aplikację, która korzysta z 40 różnych miejsc, z których trzeba zaciągnąć dane połączyć i wygenerować strony, no to pewnie GraphQL sprawuje się wtedy znakomicie. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda aplikacja jest aż tak zaawansowana, a w zasadzie większość z nich nie jest. Jeżeli chodzi o customowe rozwiązania, to osobiście jestem leniwą osobą i nie lubię spędzać czasu nad customowym rozwiązywaniem jakiegoś problemu, który już za mnie został rozwiązany w przypadku użycia właśnie Create React Appa albo Nexta. Do tego customowe rozwiązania trzeba pamiętać, że one też nie są jednorazowym kosztem. Często jest tak, że zainwestujemy trochę czasu, żeby zrobić to customowe rozwiązanie, ale później na przykład, kiedy team Reacta w końcu wypuści oficjalną wersję React Suspense, okaże się, że to nasze customowe chocki klocki, które zrobiliśmy w webpacku po prostu nie działają z jakichś przyczyny. Coś tam się nie przeładowuje, coś tam się nie odświeża i trzeba znowu poświęcić godziny na to, żeby po prostu to customowe rozwiązanie dopchnąć kolanem. Wiem, że są programiści, których bardzo to jara, że można coś zrobić customowo, że można coś zrobić pod siebie, że tam jakieś kolorki będą, że tam będą jakieś dodatkowe fajerwerki, że dostaniesz powiadomienie na slaku, jak coś się wydarzy. Natomiast ja nie należę do tych grupy ludzi. Są rozwiązania, które pojawiły się niedawno, więc takie rozwiązania jak White czy Snowpack i w zasadzie jedyny powód dlaczego je odrzucam na ten moment, no to to jest po prostu to, że to są zbyt nowe narzędzia. I w zasadzie nie wiadomo, co się z nimi wydarzy, w zasadzie nie wiadomo, jak społeczność na nie zareaguje. Wolę używać narzędzi, które są w miarę ustabilizowane i popularne na rynku. Nie chcę mieć takich sytuacji, że na przykład mam jakiś problem, mam jakiś błąd i jestem jedną z trzech osób na stack overflow, które mają ten problem i w zasadzie nie wiadomo, co z nim zrobić. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o takie rozwiązania jak Redwood.js, Blitz.js. Trzeba pamiętać, że no dobra, są to to projekty, które są w miarę popularne. Ludzie na Twitterze tam klaskają i, i kibicują tym projektom, jednak moim zdaniem trzeba poczekać jeszcze na troszeczkę więcej wdrożeń produkcyjnych, na troszeczkę większą społeczność, na troszeczkę większą bazę artykułów i wiedzy na temat tych frameworków, więc podobna sytuacja jak z Waitem i Snowpackiem. Na ten moment nie chciałbym ich używać w swoim przyszłym projekcie, z tego względu, że po prostu nie, uważam, że te Projekty nie są jeszcze odpowiednio dojrzałe. Jeżeli chodzi o to, co Wy o tym sądzicie, to zachęcam jak najbardziej do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Tutaj możecie zobaczyć screenshot z ankiety, którą przeprowadziłem na YouTubie. Jak widzicie, wśród społeczności YouTube'owej góruje póki co Next. Podobnie też ma sytuacja się u mnie na Instagramie. Jednak tutaj też góruje Next, ale nie aż tak jak w przypadku YouTube'a. Create React App 31 głosów, no i kilka głosów na Gatsby i samodzielną konfigurację. No dobrze, to wszystko w zasadzie, co przygotowałem dzisiaj dla Was. Filmik taki mocno, jak widzicie, polaryzujący, zopiniowany, jednak eksperymentuję tutaj z różnymi formami. Dajcie znać, czy tego typu filmik Wam się podobał, czy tego typu opinie są dla Was ciekawe. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia na tym kanale.